pomysł powstał tak naprawdę w Belgii, kiedy to eventy potrzebowały coraz więcej energii, coraz więcej czegoś, jakiejś adrenaliny, czegoś więcej niż wszyscy inni. I tak powstał właśnie pomysł Dinner in the Sky, żeby zrobić coś, czego nie mają inni i to niewątpliwie Belgom się udało. Tak, sprawdza się, że to już 10 rok. Jesteśmy w ponad 50 krajach na całym świecie. Jak wspominałem, w Polsce od 6 lat. W tym momencie 10 urodziny Dinner in the Sky w Belgii, obchodzone w Brukseli przy Atomium, gdzie 10 takich platform jak ta i podobnych będzie przez 5 dni celebrowało swoje urodziny z najlepszymi szefami kuchni oznaczonymi gwiazdkami Michelin. Często rozmawiają Państwo z szefami, które uczestniczą w takim wylocie, po lądowaniu. Jakie są te najlepsze wrażenia? Różne, bardzo różne są. Ci, co chcą i przychodzą i chcą przeżyć ten lot, to oczywiście są bardzo zadowoleni, ale ci, którzy mają jakieś wątpliwości, to po locie te wątpliwości dość szybko są rozwiewane, chcą jeszcze i dziękują za to, że ich namówiliśmy na dole i pomagaliśmy ten lot jakby przeżyć tam na górze. Słowa na B i słowa na S w ogóle nie używamy na platformie Dinner in the Sky. Nasze bezpieczeństwo to tak naprawdę 120%. Jedyne, czego możemy się obawiać, to to, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to znaczy wiatr powyżej 11 metrów na sekundę i wyładowania atmosferyczne. Ale rozumiem, że taki warunek Państwo wtedy nie drapiecie? Przy wyładowaniach atmosferycznych praca dźwigów jest w ogóle zabroniona. Natomiast przy dużym wietrze jest to tutaj, jest oczywiście niebezpieczeństwa nie ma, ale lot sam jest lotem dość nieprzyjemnym.